Siemano kolanowidzowie, jak wiecie, mam zakazany tablecik, którym mogę podglądać innych wojanowiczanów. Siema! I dziś wykorzystamy go sobie na to, aby podglądać Noobka, co będzie robił w szkole. Bo wiadomo, Noobka musimy dbać o to, żeby się na pewno uczył. Zaczął się w końcu rok szkolny, mam nadzieję, że dajecie sobie radę, mordeczki. Powodzenia wam oczywiście życzę. Ej, czekaj, czy tam jest Palion? Muszę uważać. Chociaż nie, Palion może wiedzieć o kamerach, bo on jest razem ze mną nauczycielem, to musi bardziej uważać Noobek. Założę sobie moją kominiarkę, żeby czasem Noobek mnie nie rozpoznał, gdyby coś tam, wiesz, gdyby zobaczył, że zakładam kamerę. I idziemy założyć kamery w szkole. I będziemy podglądać Noobka. I w sumie weźmy Paliona. Weźmy Palion. Palion! Nie przestrasz się. Dzień dobry, witam serdecznie. Testuję moją kłódkę. A, fajną masz kłódkę. A spokojnie, to ja nie do ciebie. Ja to zrobiłem, żeby zostawić kamery w szkole Noobka. Będziemy musieli go prześledzić i sprawdzić, co robi, kiedy my nie widzimy, na przykład na przerwie. Ale dosłownie wszędzie, że się w toalecie też chcesz dać? Nie, no w toalecie to nie, bo to byłaby lekka przesada, nie? To są jakieś no. granice, co nie? To nie chcemy takich granic przekraczać. Idziemy, ale wszędzie damy, na sali gimnastycznej, w pokoju dyrektora, wszędzie, może coś wiesz, może zrobi coś złego w pokoju dyrektora za takie coś, to myślę, że można by go było wyrzucić ze szkoły. Ale nagane dzisiaj. No, może dostać, jeżeli coś zrobi faktycznie złego, a my zobaczymy to na kamerach. Więc na samym początku postawię może kamerkę. Ile masz kamerek? Wiesz co, mam 18. Kamery. Wow! To co, jak myślisz, gdzie może być pierwsza kamera w takim razie? Przed wejściem gdzieś, nie myślisz? Przed wejściem, dobra. No w sumie albo tu. Dobra, to dajmy tu, bo ona będzie chyba najlepiej tutaj widoczna. Tak, tak z tej tak, strony. Tak, no. Zostawiamy, okej. Okay. Konfigurujemy, pcyk! I uwaga, konfiguracja. Sprawdzamy. Trochę informatyki nie zaszkodzi, co? Let's go! Widzę wszystko, Palion! Dobra, czekaj, lecimy teraz... dalej. Tutaj druga korytarz, część korytarza. Tu. Tak, tak, to będzie dobre. Okej, to druga część korytarza tutaj. Konfiguracja, iś! No i mamy drugą już, iść pięknie! Dobra, kolejne może tu, pod schodami. Pod schodami? Myślę, że coś będzie chciał zrobić pod schodami? Na pewno coś tu zrobi. Okej, dobra, może tak, może faktycznie. O, co ja robię, dobra, iś! Kamerka, no, configuration. Uwoźnego? Wow, dobra, uwoźnego w takim razie tu. Myk. Co tu robi skuter? Gdzie jest skuter? A czy motor? A, Klos. Jest skuter! Ja go chyba tutaj zostawiłem kiedyś. Dobra, weźmy teraz sklepik szkolny, czy widać z tej kamerki? Muszę sprawdzić to. Muszę sprawdzić to na dwójeczce. A, to nie ta dwójeczka. Widzisz to jest... mnie tu? Widzisz mnie? Widzę, mniej więcej tam widzę, co ty tam robisz. Jeszcze sprawdzę w sumie na 21. O, widzę wszystko perfekcyjnie. Dobra, słuchaj, to i idę dalej. Klasa! To jest najważniejsze miejsce. Wydaje mi się, że spokojnie, dobra, tutaj postawię. To będzie najlepszy widoczek. I muszę zapamiętać na pewno, który to jest numerek. 25. Okej, 25, najważniejszy numerek. Tutaj jest mega ważne. Idziemy w takim razie dalej. Całe pierwsze piętro, więc musimy jeszcze salę gimnastyczną zrobić. Sala kurde, gimnastyczna. To wystarczy jedna taka dobra, wysoko. Tak, wydaje mi się, że gdzieś tutaj wystarczy. Albo nawet tu. Tutaj będzie nawet lepiej chyba. Ja bym co, dał tu w rogu. Tu w rogu bym dał, tu. O, dobry pomysł. Dobry pomysł, zostawiam w takim razie tutaj i sprawdzam jeszcze, upewnię się, czy na pewno będzie działało. Działa perfekcyjnie! No to hula. Widzicie, jak podnosi sztangę, pięknie. Do szatni nie dajemy, bo to jest zakazane. Tak, w takich miejscach się nie daje kamer. Idziemy dalej w takim razie. Dobra, tutaj też tu jest. Mamy. No klasa, tutaj jest nie? przebieralnia, to też tutaj nie dajemy. Klasa już była. No to co? No drugie piętro, to na początku tutaj może kamerka na drugim piętrze. No okej. Będzie wszystko widać. Konfiguracja, pięknie. Biblioteczka! Kurde, to będzie grubo, bo tu można. On tu może cokolwiek zrobić między tym, co teraz? No, nie no, na pewno nie ustawimy tutaj pięciu różnych kamer, bo to by nie miało sensu jakiegokolwiek. Dobra, to będzie jedyne miejsce, w którym on będzie mógł coś kitrać. Tak, to będzie jedyne zakazane miejsce, ale będziemy widzieli, jak będzie coś kombinował. Będziemy widzieli, że wchodził na przykład właśnie do jednego z działów i będziemy mogli tam potem pójść. Więc nie jest aż tak źle. Zostawimy, o, dobra. No i co? Tutaj konfiguracja zakończona. Na szybko sprawdzę tylko, czy działa. Działa! Ojejku, jaką mam kominiarę. Oczywiście w łazience nie dajemy, bo to nie wypada. Idziemy. Pokój dyrektora! O, tu wystarczy jedna. Tak, tutaj telewizor że... działa na okrągło.
A ten telewizor, ja myślę, że tutaj już naprawdę sporo prądu na to poszło. Trzeba będzie pobrać ze składek uczniowskich. Będziesz dobra. Tu wszystko widzieć? Bo tak. 29. Dobra. Widzę wszyściutko! Stołóweczka! I tak, stołówka. Tu mi się wydaje, będziesz widział i ten, i tu. Dobrze, dobrze, tak. Tutaj będzie git. Eś. I wiesz co? Kuchni już nie daję, bo mi zabraknie miejsca. Znaczy, mam 10 miejsc zajętych łącznie. I nie chciałbym robić 11, bo wtedy przejdzie mi to na jakiś drugi panel. Mam tak, pierwszy panel to jest z zewnątrz Wojanowic, widzę wszystko, co się dzieje na Wojanowicach. Drugi panel to widzę to w poszczególnych domkach na Wojanowicach, na przykład nie powiem gdzie. I trzeci panel to cała szkoła, więc będziemy mieć takie trzy panele, jak widzicie. Dobrze wiem gdzie. Tak, dobrze wiesz, tak? Co? Dobra, czyli Nubek ma dwie miejsca, jest biblioteka, gdzie się może ukryć. I kuchnia. No, tak, to są dwie jedyne miejsca. Można okay. Niby jedną kamerkę na zewnątrz postawić, ale to już nie. Tutaj mam kamerkę na zewnątrz. O, no, tamtej widzę. Scenę trzeba zmienić. Jaką scenę? A, no tak, ta scena jest fatalna. Idziemy szybko po Nubka, zobaczymy, czy on czasem teraz czegoś nie wykombinuje w takim razie na swoim pierwszym dniu. Ja oczywiście zdejmuję moją kominiarę i idziemy! Kominiara rara. Czemu ty lecisz z autkiem? Ej, dawaj, podjedziemy do niego autkiem. I zadzwonimy do niego do drzwi. Porąbało mi się. Jedziemy na wycieczkę! Patrz! To wygląda jeden do jeden jak bus szkolny! Trzeba zrobić taki różowy. Żółty. Halo! Drin! Czemu ty walnąłeś w drzewo? Nie wiem, jestem troszeczkę słabym kierowcą. Halo! Przyjechał autobus szkolny po ucznia! Ale niebieski to nie jest szkolny, żółty to szkolny. Siadaj! Ale przekolorujemy go jeszcze, zapraszamy do naszego... Siadaj! Ja chyba wolę iść na piechotę do szkoły. Nie, wsiadaj! Nie. Musisz wsiadać! Wsiadać i nie gadać! Nauczyciele wiozą mnie do szkoły. Nubek, jak się czujesz, że dziś jest twój pierwszy taki poważniejszy dzień w szkole, co? Ach, nie chcę. Jak to nie chcesz? Postaraj się być grzeczny. Tak, no bądź grzeczny, bo kto wie, kto podgląda. Ojejku, dobra, zaparkuję sobie tutaj ładnie. Zaparkuję w sumie, o, co? Jest jakieś dziwne lagi, dobra. Ja wolę koło paliona siedzieć. Tutaj zaparkuję, pięknie. I co? Zapraszamy w takim razie na pierwszą lekcję. O, jak ja nie lubię szkoły. A mogę, a to przerwa jest teraz, czy co? Jak to przerwa? Jak... No bo jeszcze nie ma godziny, nie, szkolnej. A ty co chcesz robić w trakcie przerwy? No nic, jest przerwa, chcę sobie usiąść i może zjeść coś, co? A, no dobra, to nie wsa, nie do klasy. To my idziemy do klasy, a ty idź na korytarz, okej? Okay? I na korytarzu sobie możesz robić co chcesz. Czyli nie można być w sali na przerwie. No nie. Dobra, sprawdzam, szybko co robi, czekaj. Włączam, które by było pierwsze? Dobra, 22. O, widzę, siedzi przed salą. Ja mam... Może coś kupię w sklepiku szkolnym. Ej, chcę... No głośnik. Coś chcę kupić, tak, ja słyszę, bo to mają mikrofon, te kamerki. Okej. Okay. Tylko że mam dirta, nie można płacić dirtem. I co on zrobi? Nie wiem, że weźmie coś sobie ze sklepiku. Nie. A, no czy mogę coś kupić za dirta? Idź, okej. Okay. Chyba nikogo nie ma, no to podejdę. Oj. Ej, cwaniaczku, co ty robisz? Co? Ziemia, gdzie ty chcesz wchodzić? Chciałem tylko zobaczyć. Chcesz uwagę dostać pierwszy dzień w szkole i takie rzeczy? No właśnie. Co chcesz kupić? Mam tylko mięso. Śniadanie szkolne. Jestem głodny i nie mam pieniążków, tylko dirta, mogę wziąć mięso. Nie ma opcji. O nie. Możesz zapłacić mi tym. O, diamentami. Tym. Dobra, masz jednego schabowego. Czy on mu płaci jego własnymi diamentami? Dobrze, trzymaj. Co to jest? Zamykamy sklepik szkolny na dziś, do widzenia. Bo jak on wszedł do sklepika szkolnego? Halo? Okej, okay, dobra, wyszedł. Trzeba iść do sali, na lekcję. Idzie na... Okej. Okej. O, dzień dobry, proszę pana. Do pierwszej ławeczki, gdzie tak daleko? Zapraszamy do pierwszej ławeczki. Dobra, to zróbmy tak. Pierwsza lekcja zapiszę na tablicy. O nie, zapomniałem kredy, a raczej gąbki. Muszę skoczyć po gąbkę, dobra. Zostaniesz tutaj, Nubek, na chwilę? Ja pójdę razem z Palionem, okej? No dobra. Na chwilkę. Palion, możesz pójść razem ze mną. Jasne. O, dobra, tylko nic, nie rób złego. Ładny zachód słońca. Dobra, stary.
Idziemy na górę, stary, i patrzymy. W pokoju dyrektoradowej będziemy patrzeć, co tutaj się będzie działo. Okej. Uwaga, jaki to był numerek? Już zapomniałem. 25? Tak, idealnie. O! Co on robi? Czekaj, widzę, że on... Okej. Wstał z miejsca i gdzieś podchodzi. Czy on coś... Czy on spróbuje uciec? Nie, no błagam, żeby nie... żeby w szafkach na mnie grzebał tam. O, stary, postawił dirta! Nie wiem czemu. O nie, on się przekupuje do biblioteki, stary! Co? Przekupuje się kierownikiem! To brzmi jakby to nie była prawda, czekaj. Robi jakieś przejście! Ukryje się na górze. Oj, co jest? Jak on to zrobił? On zniknął w sekundę. Ej. Czekaj, sprawdzę bibliotekę na górze. Które to było? 28? Dobra, mam 28. Oj, widzę go! Jest tutaj! Jest! No. Widzisz mnie, Toad? Tak, widzę. Po twojej prawej stronie, co on robi? Ty go masz tutaj. Nubek, co ty robisz? co? No czemu ty podłogę niszczysz w szkole? Nie jest, uwaga, nie jest przesada. Chciałeś okraść, a teraz rozwalasz podłogę? Niszczenia miana szkoły. Ładnie, ale na żartów chciałem się ukryć na górze tutaj, to na nie sadce. Są no żarty. Na żarty to ty się możesz bawić w domu. A wychodzę, widzowie, wychodzę. Idę tutaj do sali. Halo! Co tutaj się stało? Gdzie on zniknął? Halo? No. Nubek? Gdzie on ucieka? Gdzie on poszedł? Nubek! Dobra, nie. Palion, przygotuj dziennik i nie, trzeba ja będzie nie wiem, odpisać gdzie on uwagę. Jest. On uciekł. Dobra, znaczy, jestem tutaj, jestem. Patrzę. Jest, uwaga. No ale uwaga, już jest, no nie ma opcji. No, chciałem się ukryć tak. Ale co to jest za niszczenie w ogóle sufitu? Dobra. Tu mamy dzienniczek Nubka, wpisujemy... Pisz uwagę. Naganne zachowanie. Nie dość, że uciekanie z lekcji, to jeszcze niszczenie mienia szkolnego. Masakra. No, przepraszam. Proszę to naprawić. Ale skąd wiedzieliście? Jak, no w sensie Palion był w bibliotece i zauważył. No. Dobra, jest, uwaga, popisane. Proszę bardzo. Dobra. Tutaj masz ten dzienniczek, trzymaj to. O, daj dzienniczek, też będę zapisywał tutaj kolejne uwagi. Słuchaj, z racji tego, co zrobiłeś... Zobacz, czy dobrze napisałem. Zobaczę. Naganne zachowanie... Co? Niszczy mianą szkołę, ukradę imię młodszych kolegów. Zgadzam. Dobra. W takim razie Nubek do odpowiedzi za twoje zachowanie. Zapraszam na środek klasy. Będziesz przepytany dokładnie. Okej. Powodzenia, młody. Pierwsze pytanie. Kto pierwszy zrobił domek na Wojanowicach? Wojan. Nie! Villagerowie! Ej, faktycznie! No właśnie! Faktycznie, podchwytliwe. Ja tutaj przyszedłem, to już była wioska! Czyli pierwsze damki zrobili villagerowie. Dobra, zapisuję jedynkę. Ocena z historii... No może nie jedynkę. Jeden. Może jeszcze jedna szansa. No dobra, to czekaj. Jedna szansa, ale to słuchaj. Musisz zaraz odpowiedzieć. Dobra. Kolejne pytanie. Kto zrobił jako pierwszy... Domek na Wojanowicach. Wieżowiec na Wojanowicach. Był kolorowy. O, czy ja już stary sam nie pamiętam, czy pierwszy był kolorowy? Czy ten czasem... Nie, był ten mieszkalny. Był kamienny. Kamienny wieżowiec był pierwszy. Bojan! Jedynka. Jedynka. Nie mogę, ile... Jedynka dla Nubka, masakra. Dobra, ej, jeszcze nie koniec odpowiedzi, jeszcze została. No to co, każda odpowiedź to ocena? No, dokładnie. Po tej odpowiedzi będziesz miał przerwę, więc będziesz mógł sobie coś tam zrobić. Zobaczymy co. Dobra, okej. Kolejne pytanie to z dziedziny matematofilozofii. Wow. Jeśli dodasz dwa, ale nie masz dwa, to ile ci wychodzi? Zero. Zero. Stary, sam nie wiem. To jest matematofilozofia. Dobra, tutaj dam ocenę. Dobra, jeszcze jedno pytanie, bo tutaj póki co na 5, a nie chcę ci dawać piątki. Matematofilozofia, drugie pytanie. Jeśli zadałem ci jedno pytanie, a drugiego nie zadam, to co się wtedy dzieje? No tylko jedno pytanie miałem. Aha. Dobra, to matematofilozofia 5. Wow. To jest twój najlepszy przedmiot. Okej. Wow!
Jak on co to ty zrobił? Robisz? Dobra, on poszedł na przerwę. Dobra, to stary, chodź, idziemy podglądać teraz, co on robi na przerwie. Ej, dobra, stary, matemato, filozofii się nie spodziewałem takiego przedmiotu. Ej, patrz, on poszedł na górę. Dobra, szybko na górę. Gdzie to jest wejście na górę? 26. Nie, 27. Tak, dobrze. Czekaj, widzę, że stoi gdzieś na górze, na korytarzu. Co on robi? Wchodzi do kibla! Oj. Wyszedł. Szedł do kibla, do łazienki. I czekaj, czy on coś robi? O, ja się załatwiłem. Ja nie mogę, nie. Idzie do kuchni, chyba, tak, do... Dobra, 28. Nie, to jest 29! Nie, to jest 30! Dobra. Do kuchni poszedł? W sensie nie do kuchni, tylko do stołówki póki co, stołówka. Nie masz kamer w kuchni. No właśnie, kamer nie mam w kuchni. Ciekaw jestem, no oby tam nie wchodził. Dobra, nie! Wyszedł na korytarz na drugim piętrze. Więc teraz patrzymy, 27. Dobra. Poszedł do biblioteki! Poszedł do biblioteki, mayday, mayday, poszedł do biblioteki! Ej! O, stary, rozwala nam salę na dole! Patrz, dobrze! Powiedziałem coś już o tym! Dobrze! Chciałem was podglądnąć dla żartu! Mówimy te żarty, ja nie mogę, nie wytrzymam. Co ty znowu tutaj robisz? Złaź z tej szafki! No dobra, przestańcie krzyczeć na mnie. Dawaj, dzienniczek ucznia. Dzienniczek ucznia, dobra. Druga naganna ocena z zachowania. Uczeń podgląda nauczycieli. Nauczycieli. Ja nie, tragedia. Tragedia. Dobra, powiem tak. Jeszcze jedna uwaga i zostaną wezwani twoi rodzice do szkoły. Nie, proszę, tylko nie to. A teraz może pan wrócić do mieszkania, bo to już przesadził pan na dzisiaj. Dobranoc i proszę nauczyć się na błędach. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.